Hej, witam Cię w kolejnym filmiku. I to, o czym dzisiaj będę chciała Ci powiedzieć, to są ozdoby, tak? Chodzi mi o to, że pytacie mnie na moim blogu, jak to jest z tymi ozdobami, które ozdoby są dobre, które nie są dobre, które można wykorzystać, które nie. I powiem Ci, jak to wyglądało u mnie. Jak ja zaczynałam ozdobienia paznokci, wchodziłam na różne strony internetowe, na różne sklepy internetowe z paznokciami, tak, eBay, nie eBay, Allegro i tym podobne rzeczy. Szukałam różnych promocji i oczywiście to było na takiej zasadzie, że wielki szał, bo kupowałam wszystkie ozdoby, które popadły mi w ręce. Zastanawiałam się nad tym, czy będzie mi to przydatne, czy nie, czy będę miała to wykorzystać, czy nie. I tak teraz patrzeć na to wszystko, jak teraz patrzę po kilku latach na to wszystko, to powiem Ci, że wyrzuciłam pieniądze w błoto, tak? Dlatego, że większości z tych ozdób, które sobie tutaj przygotowałam, nie wykorzystam. Ewentualnie wykorzystam sporadycznie, chociaż wątpię. I także taka moja rada dla Ciebie. Nie kupuj ozdób tak jak popadnie, tylko dlatego, że widzisz bardzo fajne kolorowe zdjęcie, że na przykład jest promocja, bo możesz coś kupić za złotówkę. Bo często okazuje się tak, że sklepy czy hurtownie internetowe robią sobie czystki, tak? Robią sobie czystki i to są rzeczy, które no, nie najlepiej się sprawdzą, tak? Jeśli chodzi o naszą branżę paznokciową, swoją branżę paznokciową. Ja sobie przygotowałam kilka takich ozdób tutaj i już Ci mówię, na przykład to są ozdoby, które kiedyś kupiłam i których na pewno już nie kupiłabym teraz. Bo to też wszystko zależy od tego, jakie masz klientki, tak? Jakie są gusta klientek, jaki masz przedział wiekowy klientek. Wiadomo, że większość klientek stawia na klasykę, a ile z takich klientek na zasadzie, nie wiem, nastolatek, dziewczyn, które tam, nie wiem, kobiet, które mają skończyło 18 lat i tak dalej, młodzież. No to okej, okay. Jeśli masz taki przedział wiekowy klientek, no to nie ma sprawy, tak? To, co tutaj możesz zobaczyć, to na przykład mnóstwo, oczywiście mam więcej takich ozdób u siebie, pokażę Ci tylko kilka. I przykładowo, tak, to co możesz tutaj zobaczyć, wydawało mi się, że to w ogóle super, super sprawa, bo to była też jakaś promocja. Oczywiście niektóre w ogóle ozdoby dostałam też od innych, tak, nie tak, że wszystkie je kupiłam. Przykładowo takie króliczki, no nie wiem, no możesz to wykorzystać na przykład na jakąś okazję, na Sylwestra albo jakieś, nie wiem, specjalne okazje, ale na pewno nie na co dzień. Jak to wykorzystać? Czy większość klientek zdecydowałaby się na takie zdobienie z króliczkami? No nie wiem. Ja uważam, że wątpię. No tutaj u mnie troszkę jest inaczej, bo mieszkam w Anglii, w UK, także tutaj ekstrawagancja jest w modzie, tak jak już mówiłam kiedyś. Im bardziej coś jest dziwnego, tym lepiej. Także nawet tutaj i osoby w średnim wieku potrafią nosić takie paznokcie. Kolejna ozdoba, którą tutaj mam, to są takie gwiazdeczki. Żółte gwiazdeczki plastikowe. Jak je wykorzystać? Przykładowo kolejna rzecz, takie różowe motylki. Wydawało mi się, że super fajnie to wyglądało na zdjęciu. Czy większość klientek chciałaby nosić takie motylki? Też nie wiem, trudno powiedzieć. Podejrzewam, że raczej nie. Raczej to się nie sprawdzi. Tak mi się wydaje, że są takie trendy, gdzie większość osób stawia na taką naturalność, bardziej naturalne paznokcie, na klasykę, naturalność. Kolejna ozdoba. To są takie ozdoby już typowo właśnie pod nastolatki, pod młodzież, na młode osoby. Kolejna ozdoba. Kwiatuszki, tak? Takie kwiatuszki, które możesz nałożyć. Nie wiem, być może tobie się to podoba, być może jesteś zafascynowana tymi ozdobami, ale jak to wygląda w praktyce? Czy takie ozdoby się sprawdzają? Na pewno nie są ozdoby, których możesz korzystać na co dzień, jeśli masz swojego na klientek.
Ja uważam, to są ozdoby do wykorzystania sporadycznie. Chyba, że jesteś taką osobą, która potrafi jakoś tak to, nie wiem, zrobić takie zdobienie, gdzie to gdzieś tam wtopisz i będzie to ciekawie wyglądać. Nie wiem, czy ty też stosujesz takie zdoby, jak to u ciebie wyglądało, czy twoje początki, czy też to było na zasadzie kupowania wszystkich promocji i tak dalej, wyrzuciłaś pieniądze w błoto i okazało się, że tych ozdób nie wykorzystasz? A być może korzystasz z takich ozdób, to ja tego już nie wiem. Także chętnie się dowiem, pisz w komentarzach, jakie rodzaje, jakie ozdoby ty preferujesz. W kolejnym filmiku już ci pokażę ozdoby, które świetnie się sprawdzają, które możesz wykorzystać na co dzień w różnych zdobieniach, tak? W różnych tam designach i tak dalej. Także to tyle na temat ozdób, które możesz wykorzystać sporadycznie albo ci się po prostu nie sprawdzą.